Która kola jest najlepsza? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym nie wiemy, jakim cudem umknął nam ten odcinek, kiedykolwiek pisaliście o tym dużo w komentarzach. To prawda. Słuchajcie, dzisiaj sobie przetestujemy wszystkie, to znaczy nie wszystkie, ale większość najpopularniejszych koli. No właśnie, no się, no za jako mistrzostwa. No mistrzostwa, no mistrzostwa. Każdy wie, ja wiem, ale... Wszyscy wiemy. Dokładnie. Słuchajcie, przetestujemy sobie 8 rodzajów tutaj koli. Będziemy je testować na 3 różne sposoby i będziemy chcieli wyłowić zwycięzcę. Jestem podekscytowany, czy bo jest... oryginalna kola odpadnie gdzieś po drodze? To mnie ciekawi. No. To jest ciekawe, no. Szczególnie, że tutaj obydwa jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pijemy sobie zerówki głównie, zatem będziemy testować kole cukrowe, jako tutaj niezależni eksperci. Będziemy się absolutnie mylić, co jest kolą, co jest Pepsi, a co jest subskrypcją, która zostawiliście pod tym filmem, co nie? Na dole tam, co nie? Tam. Dobra. Idziemy do zasad. Przedstawienie zasad. W dzisiejszym odcinku mamy 8 potężnych zawodników. Co jest bardzo ciekawe, 7 z nich jest czerwonych. Tak. I tylko jeden jest niebieski. Wyróżnia się. Zobaczymy, czy się będzie wyróżniać, więc mamy Pepsi, Hop Cola. Cola Original to jest... Tak, to Biedronka, jest kola oryginalna. Biedronka i kola zwykła. Mamy tutaj kolę z Oshow, mamy kolę z Tesco, mamy Polo Cocte oraz mamy kolę... Co to jest za kola? Z Kauflanda. Zobaczmy jeszcze przy okazji, czy nie ma nigdzie krzaczka, że duża kola produkuje jakąś mniejszą kolę po cichu. Na pewno po tak jest. Po cichu. Chcę szybko zerknąć sobie tak tutaj będzie, na producent. O, Kaufland słoweńska, okej, okay, czyli tutaj Zbyszko, czysto. Patrz, Zbyszko robi tą kolę. Dla Biedronki robi Zbyszko. Patrzmy tutaj dalej. To jest bardzo ważne, to jest Hop, Hop robi dla siebie. Zbyszko, Polo Cocte również. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? O, stój, nie, kolego. To jest wyprodukowane dla Auchan. Tutaj wyprodukowane dla Tesco. Czyli inaczej, Zbyszko produkuje kole. Trzy kole stąd produkuje Zbyszko. To ciekawe, czy będziemy widzieli różnicę, czy nie. Albo będziemy czuć podobieństwa. W każdym razie idziemy do pierwszej pary. Runda pierwsza. Skorygujmy się, 2 kole ostatecznie. Tak, Zbyszko, tak. Źle policzyliśmy liczenie na wizji, jak wiecie, zawsze wychodzi nam najlepiej na świecie. Źle spojrzeliśmy i tyle, dobra. Źle spojrzeliśmy. Tej kolki, ja sobie bo tutaj to będzie wiele, których wypijemy. Ty bierz sobie lewe, zawsze będę brał prawe, dobra? Mm-hmm. Ma mocny chemiczny taki posmak. Ma taki mocny wszystkie chemiczny mają posmak, chyba będą miały. Przyzwyczajmy się chyba do tego. Twoja jest na przykład mocniej gazowana, wiesz? Ale ta bardziej smakuje jak kola. Tak? W sensie u niej, w tej kolei, którą spróbowałem jako pierwszy, poczułem taki mocny, taki dziwny troszeczkę posmak. No. Jest ona mocniej gazowana i to też mi odpowiada. No. Tutaj poczułem trochę taki bardziej karmelowy smak, trochę mniej tej chemii. Wiesz co, no joke, obydwie są dobre. Jakkolwiek to jest, nie wiem, co wy tu widzicie na tym. Ale są bardzo mocno inaczej. Ta jest kwaśniejsza. Dobra, inaczej. Ja tutaj nie będę kruszył kopii, bo trochę nie mam bardzo wyraźnego faworyta w tym pojedynku, więc jeżeli masz coś, to mogę pójść za tobą. Tutaj jest mój faworyt, to szklankę bym dokończył, tej szklanki bym wolał nie dokończyć. Po prostu. Dobra, okej, okay. No to pójdziemy tym razem za tą stronę. Nie wiem, co tu było, ale idziemy do kolejnej pary. Mamy jakąś różnicę kolorystyczną. Wydaje mi się, wydaje, że tutaj mamy troszeczkę taki bursztynowy kolor, na dole szczególnie. Tutaj mamy taką... Ciemniejszy, ta się ciemniejszy. Rynkę, ciemniejszy. Zobaczmy, dobra. Co z tego nam wyjdzie. Ty bierzesz lewe, tak? Dobra. Bardzo inny smak. To smakuje kompletnie jak cukierki o smaku coli. Tak, chyba wybierzemy tą. Wiesz, tak? Tak myślę. Ten smak nawet kojarzy. Może jest to bardzo podobne, ale wydaje mi się, że to jest cola albo Pepsi. Mogę się mylić. Wydaje mi się, że to może być Pepsi. Cola, nie jestem przekonany, raczej to nie jest, ale też to jest na pewno inna. Polo Cocte, nie wiem, czy to nie jest tak, może to się to daje strzelam. Taki vibe, że to próbuje być jakimś napojem kolopodobnym. Cukierki kolowe tak smakują. Tak, cukierki kolowe, a tutaj mamy no, napój typu cola. Tak. Napój typu cola, coś który raczej kolą nie jest, Coke nie jest. Ale to raczej. Ale chyba jest lepszy. Chyba jest lepszy. Nie jest smaczniejszy. Przecież mi bardziej smakuje po prostu ponownie po prawej stronie. Ja wybieram prawą stronę. Otóż Ignacy tak, bierzemy też prawo. Zgadza. Tak. Przechodzimy dalej. Mamy podobną sytuację kolorystyczną z ostatnio. Weźmy od twojej strony. Dobra, zacznijmy tu. Pepsi chyba. Pepsi. Też mi się wydaje, że to jest Pepsi. Ale możemy się... Ostatnio byliśmy albo to tak może pewni. Być co? Może być albo Hop, albo Pepsi. Nie, ma coś innego na końcu po smaku. Czujesz teraz? Ale pierwszy strzał od razu miałem tak samo, widzę, że tak, od razu powiedzieliśmy Pepsi, nie? A spróbujmy z tej strony jeszcze. Cola? Nie wiem, czy oni nam zrobili to. Wydaje mi się, że to może być Pepsi kontra cola. Mogli nam to zrobić. Który smak bardziej tobie odpowiada? To jest chyba pytanie. Ten.
bardziej mi leży. Ten jest mega słodki, chyba znaczy, i słodszy. Jeszcze ma, chcę sobie nie, znaczy, początek dla mnie był spoko, no coś na posmaku pozostawało. Nie wiem, czy to jest to, bo inaczej, jak już pijesz szóstą szklankę napoju kolopodobnego, to zaczyna ci się mieszać dzisiaj. Tak, ale wiesz co, ten jest zdecydowanie taki bardziej słodki. Że od razu atakuje ci... Weź sobie spróbuj jeszcze raz, że weź sobie malutki łyczek tego, to poczujesz taką wyraźną różnicę pomiędzy nimi. No to ten mi bardziej smakuje cały czas. Mi również o ten bardziej smakuje. No faktycznie, jest trochę słodszy. Jest spoko, ale wydaje mi się, że ze wszystkich par obecnie, które próbowaliśmy, te dwie kole są najlepsze. Tak, to jest chyba najlepsza para. Te dwie kole są najlepsze i to jest bliski konkurent, bliska walka, ale ostatecznie chyba przechodzi tak. Wybierzemy te kole, że przechodzi dalej, więc idziemy do ostatniej pary ćwierćfinałowej. Od mojej strony zaczynamy? Zaczynamy od twojej strony, let's go. No to dawaj. To jest jakaś chyba dyskontowa, chyba. To jest śmieszny smak. Śmieszny. Ale ma coś podobnego, pamiętasz tam, co od razu powiedzieliśmy, że to jest jakaś inna? Ta też ma w sobie coś takiego. A ja właśnie nie wyczuwam tej charakterystycznej inności, co wtedy. Nie, nie to ja tego czuję. Nie wyczuwam. Ta to jest dopiero inna. Co? To jest dziwne. No smakuje trochę jak... Jak to... To jest ten smak, który znasz, ale nie potrafisz go określić. Kurde. Nie. Smakuje to kola u śmieszne, jakby to była taka zwykła kola. Tak, wiesz, tak smakuje do... kola, ja byś przyjechał do dziadka albo do babci. I mają kolkę akurat taką. No, trochę tak. Trochę, nie wiem, co to jest. Taka babcina kola. Nie wiem, co to jest. Trochę ciężko to jest. Co tam mniej smakuje chyba niż ta. To jest bliżej coli, tak tej oryginalnej, nazwijmy to. Bo jest też kola original, więc wiesz, jak jest. Mhm. Nigdy nie wiesz, co strzelisz. Jest. Jeszcze Hubert nam zrzucał, że był ciekawy sposób doboru tym razem pary. Tak, bo właśnie wspominaliście ostatnio, a czy tak ustawiliśmy, czy tak nie ustawiliśmy. W tych mistrzostwach postawiliśmy totalnie jakby na losowe rzeczy, znaczy wylosowaliśmy każde jakby parze konkurentów jakby po prostu z automatu, nie? Czyli przyjęliśmy liczbę i tak dalej. Okej, no to więc są bardzo nie mam pojęcia, jak są zrobione. Chyba ta, bo ta dziadkowa kola tak... Wydaje mi się, że też ta, ale ja nie mam tutaj żadnej... Nie wiem, ciężko mi się odnieść, która jest która w ogóle. Wydaje mi się, że cola i Pepsi te klasyczne już były. Wydaje mi się, że też one były tutaj... Chyba ta, no one tam. Są bardzo podobne do siebie też. Znaczy, podobne w swojej inności trochę, nie? Trochę tak, takie mam wrażenie, że... Z tego samego kąta... A w ogóle ja mam takie wrażenie po wszystkich ćwierćfinałach, że naprawdę każda z nich jest spokojnie tak schłodzona, jakby dostał zgazowaną, to jakby nie widziałbym metek, a dostałbym taki napój, to szczerze bym pewnie wziął i wypił. Tak myślę. No wiesz, jakbyś dostał napój, to byś wypił, no bo bez z grzeczności chociażby. No zapłaciłeś, ale... zapłaciłeś za niego już, nie? Tak. Aczkolwiek nie, to trochę mi pokazuje, że wiesz, jakby nie, bardzo były, się jest brandu, były nie? Były dwie lub trzy takie, które spróbowałem, miałem takie, że raczej bym nie chciał wypić, tych też bym raczej nie chciał wypić, ale było też kilka takich, które całkiem cool. Mógłbym sobie zastąpić bez żadnego problemu. Nie mam pojęcia. Ja nie mam preferencji. Ja chyba te bym wskazał, tak mi się wydaje. Możemy polecieć tutaj i tak naprawdę wybierając tutaj, robiąc ten wybór, kończy się tutaj sekcja ćwierćfinału oraz tutaj wyborów normalnych. Tak, przechodzimy ponieważ teraz przechodzimy do rund śmiesznych, co nam da śmiesznego finalistę. Więc idziemy do kolejnej pierwszej śmiesznej. Przechodzimy do pierwszej rundy śmiesznej, czyli mamy galaretki. Galaretki, żeby zademonstrować może? Tak, dokładnie. No, to jest ważny eksperyment. Świetna demonstracja. Trzeba było to zrobić. No. Od twojej, zrobić. Od mojej? Jak lecimy? Od twojej może powiedzmy. Let's go. Dobra, czekaj. Sobie czekaj, o. Ale śmieszna jest. Nie jest super smaczne. Ja chyba najbardziej czuję smak żelatyny w tym. Ja mam też ten problem, że czuję w większości smak żelatyny, więc nasza obiektywność mistrzostw kończy się wraz z tą rundą. Tak, dokładnie. Dobrze. Wszystkie ważne wnioski musicie wysnuć z pierwszej. Tak. No przykro mi, no niestety. Przepraszamy was bardzo. Chcieliśmy być zabawni po prostu. One smakują tak samo. To jest chyba kapka słodsza. Ta chyba mi kapkę bardziej smakowała. Nie wiem, która mi bardziej smakowała, bo to jest na pewno... Dobra, czekaj, jeszcze raz, lewa. No, to wydaje się być skomplikowana runda, a kolorystycznie się kapkę różnią, widzisz, między sobą. Ta jest troszkę jaśniejsza, taka bardziej herbaciana. Ta jest właśnie idąca bardziej w ten bursztyn. Ja myślę, że ta. Nie wiem dlaczego, ale... Na pewno? No, wydaje mi się, że to była smaczniejsza. To co, walczymy sobie? Nie aż tak. Wiesz co, powiem ci, jeżeli chodzi kolorystycznie, która mi się bardziej podoba... To może weźmy właśnie inne walory, skoro smakowe nam nie podejdą, jako że to są mistrzostwa smaku. Jako że to są mistrzostwa smaku, oczywiście, niezależne tutaj. Jak zwykle niezależne i rzetelne.
ten ładniej wygląda, było go więcej i no przeprowadziłem było test. Było go więcej. I przeprowadziłem test i nie wypadł. Czekaj, no, to jest nie fair, bo tutaj jest trochę tego. Patrz. No niestety, no słuchajcie, no, niezależny test wykazał, że ta jest lepsza. Po prostu i tyle. To idziemy do drugiej pary galaretek. Nie denerwujcie się już ze finalistów, ale będzie rejs. Będzie. Dobrze, idziemy do drugiej pary. To jest ciekawe, to jest mega ciemny kolor. Bardzo chcę ciemny. Tego spróbować. Chodź od tego faktycznie, zacznijmy sobie. Więc na razie w takim beauty contest ta jest pierwsza. O! Ona ma smak. Ona ma smak i to coli. Mm-hmm. I to jest całkiem spoko. To jest nawet niezła, no. Zaraz się okaże, że ten test nie jest taki głupi, no, tylko że to po prostu kole nie dały radę. Sprawdźmy. Zobaczmy tutaj. No. Hop. To nie ma tyle smaku. Ma u końca. Na końcu, ale taki trochę jakby cytrynowy. Nie wiem, kto wam opisać ten smak. Tutaj jest. Dobra, powiem wam tak, jakby pierwsze. To jest galaretka trochę. Mieliśmy żelatynę versus żelatynę o smaku troszeczkę zapachów z lodówki. Tutaj mamy żelatynę z końcówką, z końcowym posmakiem trochę cytryny czy czego. A tutaj mamy delikatną galaretkę o smaku, delikatnym smaku coli. Tak. Więc, no, i ładnym raczej, kolorze. I najładniejszym kolorze ze wszystkich. Chcę spróbować tej. Wydaje mi się, że no tutaj raczej nie będziemy dużo walczyć, bo raczej wyjdzie ona, bo jako jedyna smakuje cola, a to już jest dużo w tym półfinale. To jest dużo. To jest trudna konkurencja była. Bardzo mi ciekawi, co to będzie. Naprawdę nie mogę się jakby doczekać. No ale słuchajcie, no wychodzi na to, że ta galaretka przechodzi do finału, a my teraz przejdziemy na najważniejszą rundę w tych mistrzostwach, czyli finał. Będziemy musieli się jakoś tym podzielić. Tak. Ty bierzesz prawą stronę, ja biorę lewą stronę. Nie obracajmy, możemy je albo wziąć do dołu, albo tak. Możemy je obrócić. O, tak. Ja biorę lewą stronę, ty bierzesz prawą stronę. A możemy sobie u dołu brać, patrz. No to będzie najwyraźniejszy smak chyba. No zobaczymy, ja i tak od dołu w górę polecę. Dobra. Ty są smaczne. Ale dobre. Te są wyjątkowo dobre. Mhm. Dobra, teraz zróbmy swap rąk. Tylko którą stronę brałeś? Ja brałem lewą. To ja brałem prawą, dobra. Dobra. Okay. Ten dobry, nie? Mhm. Nie no, mamy tutaj faworyta. Dobra. Mamy faworyta. Jeszcze raz muszę. Spróbuj sobie, moja prawa, okej. Okay. Się upewniam. Dobra, jeden i drugi smakuje fajnie kolą, fajnie karmelowe są. No. Mam ochotę prawie się wgryźć w niego, czekaj. Ja sobie próbuję właśnie, ale nie jest takie proste. Nie, jest twardy bardzo. Jest taki mocno ten jest troszeczkę słodszy. Ten jest troszeczkę ale słodszy, jest ale wydaje mi się, że jest bardziej kolowaty. No. To pokaż nam się, kim jesteś. To jest nasz faworyt, to jest nasz faworyt. Moi drodzy. Waliu, 100%. Tak, 100% waliu. Wielkie mistrzostwa coli, oficjalnie, na kanale mniej więcej. Tak? Wygrywa? Tak. Wygrywa. Jest waliu. Blisko, Kaufland. Kaufland. Super, z kim się mierzył? Z kim się mierzył? Z Hop Colą. Gdzie wywaliliśmy kolej Pepsi? Kole wywaliliście w półfinale, bo Kaufland walczył z Coca-Colą w galaretce. Czyli tam bez smaku galaretka to była Coca-Cola zwykła. Dokładnie, a Pepsi przegrało właśnie z Hop-Colą. Czyli jeszcze w półfinale, ćwierćfinale. W ćwierćfinale Pepsi przegrało z Hopem? Tak, w tej tradycyjnej. O kurde! Ej, ale ze wszystkich wyników to, że Pepsi przegrało z Hopem, to moim zdaniem jest big news. Big news to big news. Big news jest to, że Kaufland wygrał. Kaufland zwycięzca w absolutnie najbardziej niezależnym, że ten teść, jaki może zostać przeprowadzony w internecie, otrzymuje nasze pierwsze miejsce. Gratulujemy, koronujemy go na koronę króla coli. A wy oglądacie nas we każdy wtorek i w sobotę o godzinie 18:00. Cześć! Cześć.